Witajcie kochani w kolejnym filmiku. Zobaczcie, gdzie jestem. Przyjechaliśmy właśnie przez ten most, żeby zobaczyć tutaj statuę Chrystusa. Na górę nie wchodzimy, bo jest wiecznie i jest ogromna kolejka. I podobno, jak mówią lokalsi, nie bardzo warto tam wchodzić, bo widok tutaj z tego miejsca jest tak samo ładny. No i dodatkowo tam bardzo wieje. Dzisiaj jest taki bardziej spokojniejszy dzień. Jak widzicie, pogoda nie jest ciepła. Znowu jestem w takiej kurtce przeciwwiatrowej, bo normalnie jest chłodno. Jednak wzięłam za mało rzeczy, żeby tutaj normalnie chodzić. Cały czas muszę mieć jakieś cieplejsze ubrania. No i nagram Wam tutaj ten most jak w San Francisco. Tam niżej są umalowane właśnie u dołu delfiny, bo latem one tutaj przypływają. Pokażę Wam też z bliska, jak to wygląda. No, a tutaj jest panorama. Zobaczcie, jakie chmury dzisiaj, ale w tych chmurach też ładnie to miasto wygląda. Znowu przyjechaliśmy na kolejną tutaj taką panoramę. Można pójść właśnie tam, stamtąd obejrzeć. Tam widać bardzo pięknie most, a tutaj zobaczcie, tu u dołu takie stare budyneczki i wygląda, że tam jest plaża. Przejechaliśmy teraz tutaj na dół, żeby z dołu zobaczyć ten brzeg. Zobaczcie, tutaj jest taki mały, bardzo przyjemny park. Mała plaża. Oczywiście przepiękne drzewo, zaraz pokażę Wam z bliska. O, zobaczcie, jak ładnie wygląda. Tutaj chyba są właśnie jeszcze akacje. No i taki sympatyczny park. Jesteśmy tutaj na chwileczkę i zaraz jedziemy na obiad ze znajomymi. Tutaj gdzieś do lokalnej restauracji. A tutaj jesteśmy tylko przejazdem, no ale zawsze fajnie takie miejsca sobie odkryć, zobaczyć. Prawie nie ma tutaj ludzi. Zobaczcie, jaki widoczek. Most. No i tutaj kontynuacja tego niedużego parku. Widzicie, mnóstwo stokrotek. Zobaczcie, jak ładnie wyglądają. Tutaj ktoś sobie ciuluje na drzewie. A ja idę sobie do przodu. Zobaczcie, jaka fajna łączka. I tamte plaże, które widziałam z góry. A tam, gdzie przed chwilą byłam, zobaczcie, tutaj jest winda, którą można zjechać w dół z tamtej platformy. Kontynuujemy troszeczkę naszą wycieczkę. No i tam z przodu widać restaurację. Po drodze takie właśnie kwiatuszki. Taka tutaj restauracyjka z tej strony. No a my lecimy na obiad. Zobaczcie, tak tutaj można sobie usiąść z takim o widoczkiem. Jedziemy na ten obiad, ale zajechaliśmy tutaj do takiego miejsca, Seychelles się nazywa. Tutaj takie, nie taka maleńka miejscowość, bardzo sympatyczna. Zaraz pokażę Wam, jak wygląda tutaj. O, takiego panowie sobie pozują, a miasteczko wygląda o tak. Zaraz odwrócę kamerę i pokażę. Taki budyneczek, taki jeszcze widoczek w tę stronę. Tutaj takie budyneczki, kawiarenki i miejscowa plaża. No i tutaj, jak odwrócę kamerę w tamtą stronę, tam już widać statuę Chrystusa, most. Yay, it's beautiful! Przyjechaliśmy teraz o tutaj, zobaczcie, nad wybrzeże. Tutaj jest taki piękny las i zobaczcie, tutaj znowu jest
kolejna piękna panoramka, taki o widoczek. Zaraz pokażę jeszcze z tej strony. No i tutaj podobno są jedne z najfajniejszych plaży w tamtą stronę. Przez całe wybrzeże można sobie tutaj przyjeżdżać, plażować. No ale dzisiaj pogoda jest nieplażowa. Jak widzicie, wieje 19,5. No na Litwie podobno 27 dzisiaj. No nareszcie, kochani, przyjechaliśmy na plażę. Wieje jak nie wiem co, więc jak będzie wiało, to wstawię muzyczkę. No a teraz taką oto ścieżką, samochód zaparkowany. Idziemy sobie obejrzeć ocean i piękną plażę. No i co? Zabieram Was razem. Wish that I could find the words to describe you now as I'm lying next to you and the world goes quiet. Wish that I could make you see how you fit me perfectly. Sytuacja następująca. Cała jestem przemoczona i woda jest bardzo, bardzo zimna. Krótki spacerek. Zobaczcie, znalazłam przepiękną muszelkę. Zabiorę ją oczywiście ze sobą. No, woda jeszcze się nam nie nadaje na pływanie, ale ocean zazwyczaj jest bardzo zimny, więc tutaj raczej się nie pływa. Tam takie miejsce jest, jak widzicie, takie wybrzuszenie, półwysep. Tam jest bardzo niebezpiecznie, bo tam prąd jakby od oceanu wciąga do wody. Więc takich miejsc trzeba przy oceanie unikać, podobnoż. Nie wiem, kiedyś ocean też mnie wciągnął, ledwo wylazłam z tej wody. Teraz nie ryzykuję, ale teraz do kolana jestem mokra. A zabrałam tylko te dżinsy, więc będę musiała jakoś to dzisiaj wysuszyć. No i co? Taki dzionek, bardzo spokojny, bym powiedziała dzisiaj, tak na spokojnie. Byliśmy u znajomych, ale nie nagrywałam, bo myślałam, że pójdziemy gdzieś na zewnątrz zjeść, a byliśmy u nich w domu, więc jakoś, wiecie, nie wypadało, żeby wziąć i coś nagrywać, więc czasem tak już jest. Na tym chodniku kończę dzisiejszy film. Mam nadzieję, że dzisiejszy dzień razem ze mną Wam się spodobał. Więc co, pamiętajcie o paluszkach w górę, o komentarzach i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa! Been through it all, you're the one.